Siema, ja jestem Mikelele, ze mną jest Justyna, znana jako Misieku. Hejka. Witamy was w kolejnym odcinku ze Spidermana. I lecimy teraz do MJ. Czeka na nas. Coś nam chciała tutaj podrzucić. Tylko musimy polecieć i drzwi otworzyć. Dowiadujemy się przy okazji, że Peter nie mieszka z MJ. Póki co. Nie wiem, czy to się zmieni. On nie mieszka z tą... Mary Jane? Mhm. Nie Mary Jane. Z tą swoją ciocią? Nie mieszka. Ta ciocia umarła w poprzedniej wersji, chyba w pierwszej. To nie wiem, gdzie mieszka. No, jest ciekawe w sumie. Wow! Okropne korki. Sandman strasznie nabałaganił. Coraz lepiej ci na tym idzie. No, w mieście się przydaje, ale nie jestem co do niego przekonana. Mnie tam przekonujesz. Co się stało? Wylali mnie. Ej. Tak się cieszyłeś z tej pracy. Wiem. Myślę, że ona tak się cieszy. Za tydzień mieliśmy budować helikopter zasilany ziemniakiem. Tak mi przykro. Sama też niedługo mogę zostać bezrobotna. Aha. Ona już robi czystki? A, tak jakby. Wprowadza radykalną merytokrację. Kurde, co to w ogóle znaczy? To znaczy, że kto nie napisze tekstu na pierwszą stronę w tydzień, wylatuje. O, cóż, więc tobie nic nie grozi, bo jesteś z nich najlepsza. Napisz coś o Spidermanie i zachowasz robotę. Co tam masz? Niesprzedane książki. W domu kończy mi się miejsce. Masz świetne recenzje. I sprzedałam 14 sztuk. Nikt nie chciał czytać o Symkarii. Bugle to największa gazeta w mieście. Mogę tam coś osiągnąć. Ale jeśli mnie wyleją, to nie wiem, co zrobię. Czy ty w ogóle potrzebujesz Bugle, żeby się realizować? Cóż, próbowałam coś zdziałać na zewnątrz i... 14 kopii. Teraz muszę coś zmienić od środka. Zastanawiałem się, że zaparkowała na środku, ale później zobaczyłem, że te auto tak parkowały tam. Może na tyły? Tak. Dobra, Peter, no wygląda jakbyś mieszkał w jednym wielkim magazynie. Posprzątaj dom. Aha. Tu nam się coś świeci, proszę bardzo. Dzisiaj nie można cały czas ratować miasta. Trzeba też normalne obowiązki. Wykaz rozliczeń kredytu hipotecznego. Numer, kwota, prawie okej. 5 tysięcy? No, dolarków. I pół miliona do spłaty jeszcze. Ajajaj. A druga strona? Zastanawiam się, żeby trzymać fist na powierzchni. A teraz ja tonę. Nie pozwoli mi tego spojrzeć jeszcze raz. Okej, czyli chyba było trochę na coś stronę. Tutaj jeszcze? Z do kliknięcia tu przy kominku? Nie, nic. To chyba jakaś gierka leży. No rany, tak chciałem w to zagrać. Tylko nie wiem kiedy. Spójrz R, a nie ma... To jest tylko obracanie, aha, mogę się rozejrzeć. Speed non nagon. Nie, mam taki nawyk po Until Dawn, że trzeba spojrzeć lewo, prawo. Co będzie dalej? Sam nie wiem. W sumie chciałbym zrobić sobie wolne. Ale raczej mnie na to nie stać. Czy mam wyrzucić te banany? No jeszcze nadałem się nie do zjedzenia. Nie mogę. To znaczy mógłbym, ale nie mogę. Jak lekko ciemnieją, to na chleb bananowy. O, na przykład. Nie zgadzam się. Jak poza tym mówiłaś, że żona może zrobić porządki. Nie dam się zwolnić. Wiem, ile ten dom dla ciebie znaczy. Wymyślimy coś. Nie zasługuję na ciebie. Ten dom to trochę pamiątka. Coś jeszcze tutaj mamy? Proszę bardzo. Klasyczne nowojorskie chińskie jedzenie. Coś trochę o tej przeprowadzce? Już ci mówiłam, muszę być blisko miasta, gdzie coś się dzieje. Ale on wyrzuca jakby rzeczy. Kiedy ostatnio jadłeś kolację? Mógł użyć trochę w swojej pajęczy sieci i troszkę tam pozbierać tych rzeczy. Co to? Pewnie, że mógłby. Co tam ma do zdjęcia? To jest May? Tak, muszę je oddać, ale jeszcze nie teraz.
tam oglądasz? Twoje stare, urocze zdjęcia. O, możemy zajrzeć. Rany, dawno ich nie widziałem. Co to jest? To chyba z mojego pokoju. Po co jej takie zdjęcie? Pokaż ukryty tekst. Równowaga. Co to znaczy? Ciekawe, czy wciąż tam jest. Rozejrzyjmy się. No dobra. Daj znać, jak coś znajdziesz. Ja obejrzę zdjęcia, których mi nie pokazywałeś. O, urocze. Dobra, gdzie jest ten pokój teraz? Tutaj coś mamy, tu zamknięte. W ogóle kwiatek mu usycha. Ajajaj. Ciężko być Spider-Manem i kwiatki podlewać. No dobra, dobra, póki co to... Ale różowo. Przydałyby się świece. Ludzie stawiają je w łazienkach, nie? Może nie w takich. Dobra, zobacz, duży plus. Zobacz, lustro działa w grze. O, i akurat krówka jeszcze. W ogóle nie wiem, czy ktoś z was ma... A czy jesteś chybem? Bo tu widzę, że jakieś są... Słuchaj, mogło być gorzej, jak tam zajrzałem. Tutaj... A, tu jest pokój cioci. I zobacz, wciąż jest jako jedyny. Zachowane, wiesz, w porządku. Teraz pytanie, pachnie ładnymi perfumami, czy wali potem? Ach, tego nie wiemy. O, w mordę. Ale dziwnie złapał to, tak, nie? Tak. No. No, nie możemy tu nic więcej obejrzeć. No właśnie nas przyzwyczaił Until Dawn to obracania różnymi rzeczami. Dobra. Musimy dalej szukać tego pokoju. Już chyba widzę, który to będzie. Tu już gdzie ostatni nam został. Ta dziura? Co? Zakładam, że na ścianie. Tutaj? A do czego jest ta dziura? Spider-Man! Zagrożenie czy zmora? Czekamy na telefon. Zmora! I to zdecydowanie zmora! Coś wam powiem o tym tak zwanym superbohaterze! Aha, okej. Okay. Ani nie bohater! O co mu chodzi? Jest to szósty? Ma jakieś kompleksy? Jak dla mnie to świ? Co to za hałas? No. Ale jak to? Peter... Myślałem, że słyszę szczura za ścianą. Hej, co? Co się dzieje? Nic. Ja tylko... W twoim wieku prowadziłam klub dyskusyjny. Byłam kapitanką drużyny i grałam na skrzypcach w orkiestrze. Zazwyczaj w tych wszystkich grach to te panie, babcie generalnie wszystko robiły, nie? Ale postanowiłam zostać najlepszą uczennicą. Rozsypałam się. Zamiast być dobrą w kilku rzeczach, nie byłam dobra w niczym. Więc odpuściłam. I rzuciłam szkołę. Równowaga jest drogą, a nie tylko celem. Wciąż nad tym pracuję. Dalej. Tak, proszę. No i będzie malowanie. Powinien Nixa namalować. Ta scena pokazuje nam dwie bardzo ważne rzeczy. Życie miała rację. To za dużo, to niezdrowo. Czasem trzeba odpuścić. Lepiej zajrzę do MJ. No jakie? Pierwsza z nich to jest, że Spider-Man ma ogromną siłę i tak naprawdę jak on bije swoich przeciwników, musi uważać, żeby ich nie połamać, nie zabić przy okazji. A druga... Olej, niezłe bryle. Że w Ameryce mają domy z tektury. Tak. Bo oni nie mają chyba z cegły, z tego co pamiętam. Większościowo. W Ameryce jest jakby inne podejście do mieszkalnictwa. W Europie, ponieważ te budynki są dużo trwalsze jakby,
W sensie są to z innych materiałów robione, tak? Tam konstrukcje żelbetonowe, różne tam rzeczy. Mamy droższe. Przez co ludzie w Europie... teraz wam dokończę. ...kilku więźniów do Ravencroft na ewaluację. Wiadomo, których? Nie, ale się dowiem. MJ! Porwali. Harry Osborn. Wow, lekarze ostrzegali przed takimi uściskami. Wybacz. Harry. Tęskniłem. Ja za tobą też. Słyszałem o May. I bardzo mi przykro. Jak było w Europie? Wybaczcie mi. Leczyłem się w odosobnieniu tu w mieście i nie chciałem, żebyście się martwili. Masz to samo, co twoja mama? Miałem. Czas przeszły. Teraz choroba ustępuje. Harry, to... Nie wierzę, wyglądasz świetnie. I tak się czuję. O, robota wzywa. Kolacja jutro? Coney Island? Tak jak dawniej? Widzimy się. To nowość. Tak. No i kozacko na tym motorze wygląda. Kiedy byliśmy w Simkarii. Wybacz, że tak bez zapowiedzi. Co? Nie, nie żartuj. Wejdziesz do środka? Właściwie to miałem nadzieję, że się ze mną przejedziesz. Pewnie. Aż dziw, że Biedameryka jeszcze się nie rozpadła. Jak on prowadzi auto? Że pojeździmy jak dawniej. I rower. Czy to mój stary rower? Nie, znalazłem go w necie. Ale jest prawie identyczny, nie? Wow. Tak. Ma nawet takie same naklejki i wszystko. Jesteś pewien, że to nie ten sam? Gotowy? Jaki tak. Sprawny jest? To dokąd? Zobaczysz. Dawaj, jedziesz za mną. Jak na kogoś, kto chodzi na o lasę. Sobie poradzisz? Jasne, czuję się dobrze. To dziwne, że tak się sprawnie jeździ. Wypadek, ale nie jest mi potrzebna. Masz więcej energii niż ja. No, opowiadaj. Co słychać? Co porabiałeś? Uczyłem w szkole na zastępstwo, póki mnie nie wylali. Pomagałem też jednemu licealiście i jest wyjątkowy. Szczęścia z niego. Bez to ciebie dziwnie, nie zdałbym algebry. Wiesz, czytałem o twoim szefie, doktorze Octaviusie. Niezły numer. No, można to tak ująć. Szkoda, że cię to ominęło. Harry, dlaczego nie powiedziałeś mi o chorobie? Przecież bym cię wspierał. Lepiej, żebyś tego nie widział. Leczenie było okropne. Siedziałem w zbiorniku z płynem leczniczym. Miałem potem straszne koszmary. W zbiorniku? No sam był chory. Taki eksperyment. Nie pamiętam, ale wiem, że... Liceum Midtown. Był leczony właśnie tym symbiotem. Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Na początku jest ta scena taka z pierwszego odcinka. No i w Ameryce mają inne podejście do mieszkalnictwa. Ale jeszcze nie... Prawie każdy ma dom tak naprawdę. Właśnie dlatego. Chodź. Dlaczego tu jesteśmy? Nienawidziliśmy liceum. Pamiętasz, jak Flash i jego kumple otoczyli mnie i zepsuli laptopa? Straciliśmy prezentację. Ten na konkurs młodych przedsiębiorców. Robiliśmy ją miesiącami. A następnego ranka była konferencja. Miałem kopię zapasową na pendrive'ie. Ale zostawiłeś go w szafce. Zadzwoniliśmy do szkoły, żeby nas wpuścili. A oni odmówili, bo było już po godzinach. Zdesperowani chodziliśmy dookoła całej szkoły, sprawdzając każde drzwi. Aż trafiliśmy na te. Włamanie do szkółki. Co ty? Pamiętam, że trzeba je podważyć. Nieźle. Dobra, oni są dorośli. Łamują się na teren szkoły. No, Peter, do paki trafisz. Ale mam retrospekcję z tamtych czasów. Chodź! Dysk na pewno jest na górze w twojej szafce? Raczej tak. Co? Mówiłeś, że jesteś pewny. Bo byłem, to znaczy jestem. Dlaczego teraz o to pytasz? Co znaczy homecoming dance? Spokojnie, jest tam.
Nie wiem, sprawdzę i wkleję, tak szczerze. Wydaje mi się, że to coś tego typu, jakiś bal. Nie, jakiś na rozpoczęcie? Czekaj! To za bolowy Rick! Co on tu robi w piątek wieczór? Słucha meczu. Pokaż nam, jak gra świeżak miesiąca, młody. Zostaniesz w tej drużynie na zawsze. Dawaj, biegniemy. Czekaj, zobaczy nas. Ten chłopak ma prawdziwy talent. Będziemy go widywać. Ale nie słychać, co mówię, tak słychać, jakby był w jakimś szpitalu psychiatrycznym czy coś. Coś narobi hałasu. A zawodnicy wiadro? Dają radę. Nie, nabrudzisz. No, nabrudzisz. Flash, zwalimy cię znów. No to tak. No tym mocno. Dalej. Tak robią przestępcy. Czy ja jestem przestępcą? Tak. Hej, zapomniałem ci powiedzieć, że pokazałem mamie naszą prezentację. Była zachwycona. Skrytykowała tylko jedno. Tytuł. Zasugerowała inny. Uzdrowić świat. O kurde, super. Co nie? Jeśli dobrze pamiętam, twoja szafka jest przy schodach, nie? Padnij! Widział nas. Chyba nie. Rozdzielmy się. Widzimy się na sali. Hej, kto tam? Niedobrze, 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 Mayday. Lepkie ręce, pająka. O nie. Jak to nie ma sieci? Bo on miał taką chemiczną. A... Musi sobie ją uzupełniać. Przykleił się do sufitu? Stroisz sobie ze mnie żarty, tak? Tak myślałam. Przydałoby się uzupełnić sieci. Chyba miałem zapas w pracowni fotograficznej. O matko. I jeszcze się nie przyzwyczaiłem. Muszę bardziej oszczędzać sieci. No dobra, skradamy się. W Ameryce też nie mają takie przywiązania do domów, więc dla nich to nie jest problem sprzedać dom i kupić w innym mieście. Albo wybudować. Albo wybudować, no ale to wszystko przez to, że to inne materiały. Tak. Biblioteka, pracownia, sala gimnastyczna, szafka. Łatwizna. Więc one też nie są takie drogie. Droga wolna. W przeliczeniu na ich fundusze. Tutaj. Co to było? Szlak! O nie! R2X. No, próbuję. Przytrzymaj razem. Okej. Okay. Hej! Szkoda, że nie wrzuciłem kopii projektu do sieci. To na pewno jakiś... Wentylacja. Najlepsza przyjaciółka pająka. No, jak w każdym filmie. Okej. Okay. Zastanawiam się tam, gdzie był ten wiatrak. No dobra. Gdzie zostawiłem swoją płynną sieć? W ogóle co za szkoła, że mogą zdjęcia wyrabiać. To nie jest ta wieża Avengersów? Chyba. Tutaj co tu mamy? Kolejne fotki. Chwilę potem wpadłem na MJ. Nie wiedziałem, czy powiedzieć hej, czy cześć, więc powiedziałem hej. Pa. Harry i ja weszliśmy na zardzewiałe stuletnie schody, żeby zrobić to zdjęcie. Warto było. No, zdjęcie ładne. No, bogata szkoła. Własną ciemnię mają do tego. Wiem, że gdzieś je tu położyłem. O. Aha. Mam was. Jakieś aluminium wygląda płynne. Halo, nie świeć, czy to ciemnia. Czyżbyś musiał się trzymać, w sensie? Chyba go zakleja. Ruchy, ruchy. Okej. Okay. Teraz dobrze wymieszać. I co musi zrobić? No, uzupełni sobie zbiornik i będzie miał znowu sieć do pryskania. No, cześć! No, znowu sobie przyklei tam? No, dło na miejsce, żeby na później mieć. Aha. Okej, okay, musimy do tego włazu wejść. Czy jest tu jeszcze coś do obejrzenia? Żeby sieci tak szybko mi się nie kończyły. A teraz do sali gimnastycznej. Dobra, nie ma nic.
trzymamy, skakujemy i do góry. Sala gimnastyczna jest za tym wiatrakiem. Muszę jakoś przejść. Dobra. Duże zaufanie do tych sieci ma. Sobie wyrwiemy. Stary plecak. Zapomniałem o nim. Muszę to wszystko zacząć notować. A nie może go teraz już wziąć, nie? Nie. To jest chyba właśnie powiedzenie, że te plecaki on porozkładał z różnymi strojami Spidermana. Aha, okej. Okay. Nie mogę się od niego uwolnić. Muszę jakoś odwrócić jego uwagę. Zakleić go? Znać obiekty... Balony. Przytrzymaj i... Co to? Ha, dobra, dobra, czas się zwijać. Tutaj do drzwi? Przebiegnę? Tam? Nie wiem do których. Pójdę do tych. I na sufit. Przestań uciekać. Dobra, ty, to jest to samo w sumie. Harry pewnie już czeka w sali gimnastycznej. Czy tu jest sala gimnastyczna? Tak wygląda. Puchary, materace. Chyba w prawo będzie. Pamiętam, nie lubiłem nigdy na WF, jak trzeba było te materace przenosić. Ojej. Wiesz, że ja zapomniałem o tym? Przypomniałem się, jak spojrzałem na nie. A po co były te materace? Zapolowy Rick! Muszę go odciągnąć od sumie. Tych drzwi. Co my tam robiliśmy? Jakieś fikołki? Jakiś przewrotów, ta. Aha, poczekajcie. Mogę wskoczyć na górę i tu to odciągnąć. Było trochę niemiłe. Będziemy się posądzać na nowo. Ups. Sorry za bałagan, Rick. Dobra. Czy muszę spać za jego plecami i przebiec? Naprawdę uwierzę, że grasuje tu duch. Nie wiem. To nie duch. Tylko pająk. O, tak. Mogę tak. Leć, leć, Peter. No, to nie jest źle. Stary, myślałem, że się dorwał. Musimy zabrać ten pendrive i się zwijać. Chodźmy przez salę. Okej. Ale zobacz, tak wyszło, że Harry nie widział, że po ścianach biegaliśmy. To była akcja. Nic się tu nie zmieniło. Tylko ochroniarz nas nie ściga. Więc możemy sobie przez chwilę porzucać. Na pewno dasz radę? Pytanie, czy ty dasz? No to dawaj, mądralo. Rozgrzeje się, to nic. Dobra, zaraz go ogramy w kosza. Teraz ty? Dawaj, za 3 punkty rzucam. Dobra. Tak, bo jest na zielono, nie? L2 lub R2. No dobra. Wystarczy, że kliknę? Ładnie! Aha, elegancko. Nie masz szans już ze mną. Naprawdę. Dzięki. Hej, nie widziałem, co zrobiłeś z domem May. Jeszcze nic. Byłem zajęty i sam nie wiem. Dziwnie mi coś zmieniać. Rozumiem. Na pewno było ci ciężko, Pit. Nie śpiesz się. Okej, no to jazda. O, ty, bo on sam tym rusza jeszcze. Muszę dobrze wycelować i rzut. O, nie wiem, czy... Damy radę. Nice. Kiedy MJ się wprowadzi, pewnie pomoże ci z domem. No, nie wiem. Myślisz, że nie? Nie wiem, czy się wprowadzi. O. Ale spokojny odcinek. No, super w ogóle scena. Wydawało dwóch starych przyjaciół. Była u ciebie w domu? Wymyślimy coś. Jak zawsze. W końcu. O, trudny rzut za 3. Ka. I rzucamy. Już nie przeczytałem podpowiedzi. Jaki wynik? No, przegrywasz. Ja też. Z 6-0. Dzięki, że tu przyszliśmy. Potrzebowałem tego. Ja też. No, ale 6-2. To jeszcze nie wszystko. W sumie, jak są dobre chwile. Znam to spojrzenie. Co kombinujesz? Dasz radę znaleźć swoją szafkę? Gdzie się podział ten ochroniarz? Pewnie nadal we wschodnim skrzydle. Bierzemy pendrive'a z twojej szafki i spadamy stąd. No leć, leć, Peter. Musi mi zapłacić za tę akcję z laptopem. Daj już spokój. Przecież musi dostać za swoje. Jest kapitanem drużyny. A ja bohaterem drugiego planu. Nie dostanie za swoje. Klasyczny amerykański film o szkole. Dwójka kujonów prześladowani przez kapitana drużyny futbolowej. A, nareszcie. Szybko, kurde.
Pod stół. Muszę go ściągnąć. Strasznie nienaturalnie chodzi. Już 3 razy sprawdzałem to piętro. Szukam wiatru z wolną. Jest tam kto? Co tam się dzieje? Dobra. I gdzie mam teraz uciekać? Lewo, prawo? Nie mogę się rozejrzeć. Ale nie mogę tu stąd wyjść. O, no dobra. Nie ma go. No to mamy farta. No tak, bierz dysk i spadamy. Co to jest? Jak ty to... Dalej. On się włamał komuś do szafki. O kurde. Kto tam? Całkiem nieźle, nawet zatrudniłeś statystów. Nie. Wiej! Ej! Stary, jeszcze nas aresztują. Najpierw muszą nas złapać. Jakoś powoli uciekają. Tak, no, tak się nie śpieszę. Tak. Dziadek nas jakiś goni. Za taką nostalgią to akurat nie przepadam. Masz tego pendrive'a? Tak. Szybko, do tamtych drzwi. Już prawie. Otwierać, policja! No, kurde, zgarną nas. Macie kłopoty! Idź, ale... Zatrzymaj ich na chwilę. Mam pomysł. Co mam robić? Nie daj się złapać. A ja pójdę do domu. No nie, pendrive. Użyj tej pańczej sieci. Ej, koleżko, to nie twoje. No dalej. Czołem. Pan nas wzywał? Tak, oni gdzieś tu są. Dobra, wy dwaj się rozdzielcie, my spiszemy zeznania. Teraz muszę go dopaść samego i odzyskać dysk. Muszą gdzieś. Odwróć uwagę policjantów. I co, na przykład tu mam strzelić? O! Sprawdźcie to! Jakim dobrym DJ-em byłby. Czas rozkręcić tę imprezę. Jeden. Poszukać kolejnych punktów. Mogę po prostu do niego... O, już bałem się, że spadnę. Cóż, zapolowy Rick. Znaczy szkolny wojsko. To? Słyszał odgłosy. Ale fajne trybuny mają. Aha. Takie rozkładane. Choć raz ich zobaczyłeś. Nie bardzo, ale... A trzeci gdzie? Nie mam pojęcia jeszcze. Tu mogę przeskoczyć. Pewnie właśnie wam uciekają. Uspokójmy się, dobrze? Co tam coś było jeszcze? Tutaj? Były jakieś dźwięki na klatce schodowej. Ktoś biegał po korytarzach. Choć nie do końca słyszałem bieganie. To co słyszałeś? Raczej czułem, że ktoś tam był. To brzmi, jakbyś sam uwierzył w ducha. To żaden duch. Raczej. To zrzucić, nie? Odwróć się jakoś może. Dobra, poczekajcie, co mam tu zrobić? No, teraz się. Trzeba tych dwóch, no ale tutaj nie widzę nic do kliknięcia. No nie. Ten jest zainteresowany. Mam nadzieję, że on już tak na zawsze zostanie tym zafascynowany, co tu się stało. Tu może te balony wysadzić? To nie jest tak, że właśnie teraz mamy od któregoś z nich, ale to... A tam jak już poszedł? O. Co teraz? Dobra. Może na to wskoczyć? Nie, wskocz tam da. Nie, dobra, na to nie. A tam na wprost, na przykład? Nic tu nie ma więcej do kliknięcia. Że tu przeskoczymy. No, tu jest dwójka. O, to mogę kliknąć. Okej. Okay. 2 na 3. Jest sam. Jest. Pora na wielką akcję odwróconego kieszonkowca. Nic, co masz teraz uskoczyć? Tak. O nie. Miał czas na te bzdury. Jerry pewnie na mnie czeka. Świetnie. Powinienem znaleźć się tuż nad nim. Nie, do góry. No nie, właśnie w dół złapać pendrive. Co to było? O, byłbyś świetnym kieszonkowcem, Peter. Szlak, co w gabinecie?
Zawsze jest dobra chwila, żeby Rika tutaj włączyć. Jak on już jest tu? Spadamy! No, przed tym nie wiem, jak uciekniesz. To mój tata. Jest i Harry Osborn. Aż się policja wycofała od razu. Tato, mówiłem ci, że zadzwonię z domu. Chodzi o matkę. O. Co z nią? Peter, daj nam chwilę na osobności. No, za wesoła była scena. Ta jego mama chorowała i tu się dowiaduje, że ją chyba stracił. Harry, co to jest? Nadal myślę, że nasza prezentacja by wtedy wygrała. Sporo się wydarzyło przez te 10 lat. To cud, że w ogóle tu siedzę. Dostałem drugą szansę. I chcę ją wykorzystać. Ale potrzebuję cię, Pete. Wow, to... sporo do przetworzenia. Wpadnij jutro do laboratorium. Przekonasz się. Masz już laboratorium? Pokażę ci kilka pomysłów. Pogadamy o tym na spokojnie. Jest strasznie bogaty. Co cię to dziwi? Pewnie. Ale tu zaproponował nam robotę współzałożyciela fundacji. Razem uzdrowimy świat. Jeśli Peter nie będzie musiał roboty szukać. Kto to leci? Arena są prawie gotowe. Zwiadowcy odezwać się. Miał Spidermana na liście. Zajmę się wymknął. Nie zdołamy go już schwytać. Więc nie jego szukam. Przyjąłem. Czekamy na rozkazy. Przygotujcie się na jutro. I tym razem nie nawalcie. Craven przybył do Nowego Jorku. I co, on będzie tutaj polował na wszystkich teraz? Nazywam się Miles... Spider-Man. No już się znudziłem. To nie wygląda, jakby było wygodne do pisania w ten sposób. I prędzej by się oblał. No. O, koleżka. Hey, na skejpie. Wszystko jedno, wchodzę w to. Może chciałbyś pobawić się w niańkę w trawie? Brzmi spoko, opowiesz po drodze. No wszystko, tylko żeby nie pisać tego. Tak to jest, jak trzeba coś zrobić, to nawet i farba, która schnie na ścianie, jest interesująca. Maskę mu przylepiła tutaj do lodówki na magnes, żeby nie zapomniał. O, obok zdjęcia ojca. Nie patrz tak na mnie. To krótka przerwa. Hola, mijo! A która w tym tygodniu? Szósta. Jakoś idzie. Muszę na chwilę wyjść. Pete prosił o pomoc. Musimy... Może lepiej mnie nie wtajemniczaj, co? Będzie dobrze, mamo. Poczekaj chwilę. Pamiętasz, jak w ostatnim czasie kilka razy pracowałeś do późna, więc ja też pracowałam? Tylko, że nie do końca.
Nie patrz tak na mnie, nie mam kłopotów. Po prostu chodziłam na spotkania. Właściwie na randki. I jest jeden mężczyzna, którego poznałam, no i tak jakby, wiesz... W sumie trochę czasu minęło. Mamo, o co pytasz? Chcę go tu zaprosić. Na kolację. No, pewnie mógłbym znaleźć sobie jakieś zajęcie. Dać wam trochę prywatności. Nie, chciałabym, żeby cię poznał. I żebyś ty poznał jego. Tylko zdaj mi kostium. To nie szkodzi, rozumiem. Mamo, już mnie kupiłaś tą kolacją. Widzisz, mama tak rzadko kolację robi, że... Jezu. Od razu się zgodził Miles. Na chłopa te, do dzieci nie. To pa. Muszę lecieć do tratwy. Może tunele powietrzne dadzą mi kopa. Dobra, może i ci dadzą kopa, ale myślę, że w dzisiejszym odcinku to będzie już wszystko. Tak. Tunele powietrzne sprawdzimy w przyszłym odcinku, więc jeżeli podobał wam się odcinek, możecie stawić łapkę w górę. Subika, żeby być na bieżąco. O, jeszcze awansik tutaj wbity na koniec, proszę bardzo, czwarty poziom. Ja jestem przelewki. Wpadajcie też do Justyny na Instagrama, link macie w opisie. Zapraszam was. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć. Hejka.